Nowości czerwiec 2017 Lego Star Wars. M75166. Śmigacz transportowy najwyższego porządku. Wiek 6-12 lat. Elementy 117. W zestawie 4 minifigurki. Dwóch szturmowców najwyższego porządku, szturmowiec z miotaczem oraz oficer. Śmigacz ma miejsce na dwie minifigurki. Tylne i przednie wyrzutnie klocków oraz odczepiane miotacze. Pałki i tarcze dla szturmowców. Nowość na czerwiec 2017. Broń w zestawie. Dwie pałki, trzy miotacze klocków i miotacz ognia. Model ma około 3 cm wysokości, 12 cm długości i 6 cm szerokości. 75167. Ścigacz łowcy nagród. Wiek 6-12 lat. Elementy 125. W zestawie 3 minifigurki. Dengar, Bossak i Forlum oraz figurka EG-88. Ścigacz ma miejsce do posadzenia minifigurki, dwie wyrzutnie klocków, niebieskie elementy i plecak. Broń w zestawie. Cztery miotacze klocków i karabin blasterowy EG-88. Model ma około 4 cm wysokości, 7 cm długości i 16 cm szerokości. M75178. Quad Jumper z Jakku. Wiek 8-14 lat. Elementy 457. W zestawie 4 minifigurki. Rey, Finn, zbój Unkara i szturmowiec najwyższego porządku oraz figurka BB-8. Statek ma otwierany kokpit z miejscem na dwie minifigurki, przednie wyrzutnie klocków, tylny luk ze stanowiskiem dla strzelca, odczepiany tylny miotacz klocków oraz cztery duże silniki z funkcją wybuchania. Broń w zestawie. Laska Rey, dwa miotacze i pistolet blasterowy. W zestawie jest też element przedstawiający detonator termiczny. Wymiary około 9 cm wysokości, 15 cm długości i 19 cm szerokości. 75180. Ucieczka Artara. Wiek 8-14 lat. Elementy 836. W zestawie 5 minifigurek. Han Solo, Chewbacca, Balatik i dwóch głowiańskich ochroniarzy. Zestaw zawiera też dwie figurki raptarów do zbudowania z ruchomymi mackami i zębami. Traktowiec jest zbudowany z modułów, który łatwo zamieniać miejscami i ma szczegółowy panel sterowania, zamykane drzwi pancerne, klapę prowadzącą do kryjówki pod podłogą oraz funkcję wpuszczania raptarów. Broń w zestawie. Pistolet blasterowy Hanna Solo, kusza Chewbacca i trzy miotacze klocków z dodatkową amunicją. Akcesoria. Wiaderko i kość. Moduły frachtowca ułożone koło siebie mają około 15 cm wysokości, 9 cm szerokości i 40 cm głębokości. Każda figurka raptara z zamkniętymi mackami ma około 4 cm wysokości, 7 cm szerokości i 6 cm głębokości. 75182. Czołg bojowy Republiki. Wiek 8-14 lat. Elementy 305. W zestawie dwie minifigurki. Ayla Secura i strzelec klonów oraz dwie figurki droidów bojowych. Czołg bojowy ma otwierany górny właz prowadzący do kokpitu z miejscem na minifigurkę, dwa podnoszone działa z wyrzutniami klocków, tylny schowek na amunicję i ukryte koła, dzięki którym wygląda, jakby się unosił. Broń w zestawie. Miecz świetlny Ayli, dwa miotacze klocków i karabin blasterowy. Akcesoria.
klucz płaski i dodatkowa amunicja do wyrzutni. Model ma około 7 cm wysokości, 11 cm długości i 12 cm szerokości. 75183. Transformacja Darfa Vadera. Wiek 7-12 lat. Elementy 282. W zestawie 3 minifigurki. Imperator Palpatine, Anakin Skywalker i Darth Vader oraz dwie figurki droidów medycznych do zbudowania. Zestaw zawiera dwustronny, podnoszony stół operacyjny, do którego można przyczepić Anakina i Vadera. Aplikator hełmu, stojak na miecze świetlne i funkcję eksplozji mocy. W zestawie są też dwa miecze świetlne i elementy przedstawiające narzędzia lekarskie. Model ma około 10 cm wysokości, 17 cm szerokości i 22 cm głębokości. 75185 Zwiadowca 1. Wiek 8-14 lat. Elementy 557. W zestawie 3 minifigurki. Rowan, Imperator Palpatine i droid myśliwski MOC oraz figurka droida zwiadowczego do zbudowania. Statek ma skrzydła ze sprężynowymi działkami, otwierane włazy boczne prowadzące do magazynu broni, drabinkę do kokpitu, otwieraną celę więzienną z miejsca na minifigurkę oraz otwierany kokpit z trzema oknami i obrotowym miejscem dla pilota. Broń w zestawie: błyskawice mocy Imperatora, miotacz, dwa czerwone miecze świetlne i niebieski miecz świetlny. W zestawie jest też akcesorium – kajdanki. Model ma około 17 cm wysokości, 34 cm długości i 20 cm szerokości. Grot. Wiek 8-14 lat. Elementy 775. W zestawie 4 minifigurki. Zander, Cordy, Quarry i Szturmowiec oraz figurka droida ROGR. Statek ma kokpit z podnoszoną szybą i miejscem na 3 minifigurki i figurkę droida ROGR, przeźroczystą otwieraną kopułę chroniącą kryształ, źródło zasilania statku, dwa sprężynowe działka i wysuwany taran. W zestawie jest też wózek warsztatowy z narzędziami i dodatkową amunicją. Broń w zestawie. Dwa pistolety ręczne z hakami do zarzucania i dwa pistolety blasterowe. Akcesoria. Klucz płaski i piła tarczowa. Statek ma około 7 cm wysokości, 51 cm długości i 24 cm szerokości. Wózek warsztatowy ma około 5 cm długości, 3 cm szerokości i 2 cm wysokości. Ruchome figurki. 75531 Dowódca szturmowców. Wiek 7-14 lat. Elementy 100. Ruchoma figurka dowódcy szturmowców do zbudowania ma ciężki blaster ze sprężynowym działkiem, który można założyć na plecy, oraz na ramiennik z odczepianymi woreczkami z amunicją. Figurkę typu 2 w 1 można przebudować na zwykłego szturmowca z blasterem. W zestawie dodatkowa amunicja. Model ma około 24 cm wysokości. Zwiadowca szturmowców i jego śmigacz. Wiek 10-14 lat. Elementy 452. Ruchoma figurka zwiadowcy szturmowców do zbudowania ma takie detale jak woreczki i torby, charakterystyczny hełm i odczepiany pistolet blasterowy na nodze. W zestawie jest również ścigacz do zbudowania ze sprężynowym działkiem, kierownicą i podpórkami na nogi, miejscem dla zwiadowcy, ruchomymi klapami, szczegółową deską rozdzielczą i uchwytem stojakiem pod spodem. W zestawie dodatkowa amunicja. Zwiadowca szturmowców ma około 24 cm wysokości. Ścigacz ma około 16 cm wysokości, 42 cm długości
i 11 cm szerokości. Kończyny figurek można ustawić w dowolnym położeniu bojowym.